24 godziny na tęczowo. Hej słodziaki, a dzisiaj spędzimy 24 godziny w kolorach tęczy, czyli czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo, fioletowym. Indygo to jest taki granat? Ja się nie znam. Zaczynamy od makijażu. Oczywiście do makijażu tęczowego tęczowa paletka i tęczowy rozświetlacz unikornowy. Słuchajcie to. To jest sztosik. Mój tęczowy makijaż jest gotowy, wygląda w ten sposób. I zanim się ubierzemy do końca, zrobimy resztę, zrobimy śniadanko, to pokażę wam, co takiego uroczego przyszło do mnie. Tęczowego oczywiście. Tęczowa podkładka pod mysz oraz myszka z Hello Kitty. Tęcza jest? Jest, więc warunek spełniony. Tu Podusia Muffinkowa z naszego muffinkowego sklepu. Zapraszam was tam cieplutko. Tęczową klawiaturę, zobaczcie jak ona uroczo wygląda. Z Hello Kitty, żowo-błękitna, boska, ale ona mi się podoba strasznie. Śniadanko dla głodomorków. Dzisiaj szykują się babeczki tęczowe. Nigdy takich nie robiłam, ale jedne takie daliśmy nami na filmiku, gdzie pakowaliśmy ogromne paczki dla właśnie różnych osób. Filmik macie proponowanych, a my dzisiaj spróbujemy je otworzyć. Co prawda mam już jeden problem, ponieważ nie mamy masła, mamy jakąś resztkę, tu trzeba więcej, więc spróbuję to z olejem połączyć. Ja nie idę do sklepu. Może jakoś się uda? Piekarnik tak grzewam do 190 i może dam jedną. A zrobisz mi? Czy nie? Ja też chcę jedzonko. Kilka ci dam. Ponieważ ostatnio na challenge'u w kuchni 24 godziny mi pomogłeś, bo tutaj dałeś parę rzeczy, więc ci pomogę. Co prawda nie jestem pewna, czy to wyjdzie, bo dodałam do masła olej, no bo tak jak mówię, nie miałam za dużo masła. No ale w niektórych przepisach wystarczy tego olej, więc miejmy nadzieję, że akurat to będzie okej. Okay. Dajemy jajeczko! Słuchajcie, to było takie białe, a zmieniło się w zielone. Mega. Nie złożyło się. Mamy to, a ja się bawię tutaj, bo tak się ciężko wyjmuje, no. Czy to będzie fioletowy? Nie? Może? Fiolet powinien być, tak to jest narysowane. Teraz trzeba to warstwowo położyć, żeby powstała tęcza. Może każdą inaczej zrobię, to może któraś wyjdzie. No póki co jakoś nie wyglądają obiecująco, ale wkładamy je tutaj. Rozśnie... Mofinkę! No dobra, moi drodzy, nasze babeczki. Staram się, żeby się nie przypiekły, żeby nie były brązowe, no bo brązowy nie jest kolorem tęczy. Jest kolorem kupy. Co? Bo jak się przytuliły, jak Link i Yang, zobacz tylko. Wezmę ta, bo ta ślicznie wygląda. I tak, resztę sobie możesz wybrać. No dobra, moje dwie wyglądają tak. Wziąłam sobie w każdym kolorze dodatki tęczy oczywiście. Mamy tutaj nowy kolorowy posypek, który wspiera do fioletowego jogurtu. Mamy tu zielony winogron, pomarańczową marchewkę, tęczowego zozola. No i oczywiście nasze dwie muffinki i żółty banan. Tęczowego zozola biorę sobie na spróbek, ja się uwielbiałam. I nadal je lubię, pychotka. Podzielisz się? Podzielisz się ze mną? No proszę cię, bo ja nic sobie nie wymyśliłem na śniadanie. Właśnie wiem! Kolorowe pasywki sypujemy tutaj, żeby było jeszcze bardziej tęczowo. Testujemy moją muffinkę. Przypomnę ci, że to ja kupiłem sobie te muffinki. Uwaga. Wow! Ej, ładnie. Fioletowy bardzo się zlał z różowym, ale liczy się smak. Słodziutka, delikatna, jest pyszna. Idealnie wypieczona, bo środka jest mięciutka na zewnątrz, czy jest chrupiąca. Ja zjadłem już 5, muffinka zjadła jedną, czyli to oznacza, że wygrałem ale nasz challenge! Jest śliczna. No dobra, moi drodzy, pomalujemy tego tutaj słodziaka, on był chyba z Tigera, z psiak z serduchem oraz naszego Oza. Oza zmienimy z Milki Secret Boxów na pandę, ale tęczową. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trzymamy kciuki, uruchamiam już moją doniczkę z wodą i moje pędzle i zaczynamy. Na Oza na razie na użyłam białą farbę jako pierwszy podkład, żeby totalnie wytrącić jego ciemny kolor. A tutaj robię takie tęczowe serduszko. No maluję nadal. No ale będzie skończony. Blik świetlny chciałam wzmocnić. Dobrze, my musimy już się szykować. Ale no patrz jak fajnie wyszło. Tęczowe serducho trzyma. To teraz jeszcze panda. Go później. To ja się teraz zajmuję domywaniem tęczowego stołu. Ale nasza panda i nasz piesek są już gotowi. Panda wyszła trochę inaczej niż myślałam, że wyjdzie. Ale jak coś to zrobię później drugą. Teraz zbieramy się i lecimy na automaty tęczowe. No i tak, moja stylóweczka tęczowa prezentuje się tak, nawet mam dwie różne skarpetki, bo nie mogłam się zdecydować, więc stwierdziłam, że założę błękitną i różową. Tęczowa spodniczka, ta bluzeczka, którą mam w sobie od rana, no i oczywiście spineczki. I lecimy! Jeszcze przyszła do mnie paczuszka, ale ją otworzymy, jak już wrócimy. Ponieważ nie mam tęczowych rainbow perfum, stwierdziłam, że po prostu zrobimy połączenie kolorystyczne kolorów tęczy na sobie. Wiem, że to będzie pewnie dziwnie pachnieć, ale no cóż, dobra, Dimix numer 1. Numer 2, Dominik Rubiński i Julia Żugaj. Tęcza influencerów. No nie. Działa. Witek doczekał się swoich słodkości. Jesteś zadowolony? Ojej, ona jest wciągnięta. Dobra, masz teraz zanie 3 minuty na znalezienie tęczowej rzeczy w Pepco. Tęczowej. Jednej. Jednej. Chociaż jednej. Okej. Okay. No dobra. Stoper. 3, 4, stop. Tu są jakieś tęczowe rzeczy, ale nie. To nie. Tutaj nie ma. Tutaj są jakieś kolorowe markery. Nie. Tęcza.
To jest chyba najlepszy pomysł. O nie, kolejka. Dobra, muffinsy zeszły tylko albo aż 5 minut. Minuta 20 byłaś przy kasie, ale strasznie dużo. Trzeba było udawać, że jesteś w ciąży. Tęczowa, albo jeszcze taka, ale ta jest taka tęczowa typowo. No, to jest bardziej tęcza. No, o nie, to... Będziesz szyć? Ta jest śliczna. Będziesz ja szyć? Lubiłam jakieś szydełkować, bardzo też lubiłam. Nie mam, weź ten, to chcę. No i to jest tęczowe. Dwa razy po dwie gałki. A ten różowy jest jaki? To ja bym poprosiła w różowym, ty też? Niech będzie. Ja bym poprosiła smurfowe i właśnie tą pomarańczę. Ale to jest białe, ty nie masz białej, co? Jem tylko truskawkę albo którąś z tych, co wzięłam. Piękne są. Różowiutko. Ty masz zielono, czerwono, różowe. Ej, no weź, dobra. Lecimy teraz szukać automatu. Napiszcie, jaki jest was ulubiony smak lodów, bo ja uwielbiam smurfowa. Paśne. Co to jest w tej kumiku? Nie wiem. On jest tęczowy. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, bierz wszystkie i masz trafić mi pandę. Patrz, nie widać mi nożek. Co? Nożek mi nie widać. Gdzie będę tego komentować? Dobra, muffinka, słuchaj. Przyszła do nas paczuszka dzisiaj ze Sweet Factory. To jest prezent od nich, także bardzo dziękuję. I zobaczymy, co my tutaj takiego mamy. Ja miałem problem, żeby to otworzyć. Ja widzę, że tu coś rozdarłeś już chyba. Nie, nie, tak było, tak było. Bardur. Nie zostaw! Weź! Muffinka, muffinka! Cię zoruzujuję, wiesz, to odkurzać! Nie, ej, proszę cię, nie, no teraz to będziesz musiała sprzątnąć. Przesyłamy ci nasz zestaw z okazji pierwszych urodzin otwarcia sklepu w Warszawie. Tak jak pamiętacie, byliśmy zaproszeni na otwarcie sklepu Sweet Factory w Warszawie. Na tym filmiku to było widzowie z Instagramu. I to było rok temu! Wow. A skąd wiem? Z liściku. Dzięki temu dostaliśmy tęczowe żelki! Tu są bardziej w kolorach takich różowych, ale są też tęczowe. To są pianki. Tutaj wiesz, są moja mama powiedziała, że chce te pojemniki od ciebie. I wiem, też je zbieram. I moja mama też je zbiera! I tu mamy jeszcze takie. Jest mnóstwo żelek i pianek. Koniecznie napiszcie mi to w komentarzu, czy wolicie żelki, czy pianki. Ja bym zjadła sobie jakąś tęczową. Ja pianki lubię sobie na owsiankę kłaść. A żeleczki? Tu jest timarbuzik. I timarbuzik jest taki trochę tęczowy. Tu jest tęczowe! Patrz! Wiemy, że jest, jest. No, udało się. I to tylko tyle? Tylko dwie? Trzy. Jak trzy? Kitak. Dwie są raz? Co? Co kitek robisz? Patrzymy już trzecią stronę albo więcej lokali, gdzie możemy kupić jedzenie kolorowe i chyba... Się nie da zamówić. Chyba to jest ten sosik, ale nie jestem pewna. Słuchajcie, patrzyliśmy takie pizza burgery. Wyglądały czadowo, ale niestety się... Nie dowożą! Nie dowożą do nas. Cichutko. Chce mi się jeść. Ale one chce były tak kolorowe, tak śliczne i jeszcze to była pizza burger. Kto kiedykolwiek jadł pizza burgera? Nikt! A my nie jesteśmy w stanie nic to zrobić, ale udało nam się w końcu na kolejnej stronie. No dobra, no zobaczymy, czy to przyjdzie. Trzymajcie kciuki! I kciuka nas do góry i subskrypcja, to może jedzonko przyjdzie. Dziękuję! No dobra, z Pepko kupiłam tylko i wyłącznie to. Ej, a ja się też kupiłem z Pepko, nie wiem, czy ty wiesz. Co? No to są muffinkowe lakiery do paznokci. To było w Action. No, znaczy w Action. Mamy naszą imprezową Pepę. Uważam, że wygląda słodko. Tak, wyglądasz słodko. Kupiłam w lato i do tej pory tego nie użyłam. Tęczowe rożki do lodów. I one mi ci pomogą, bo tak jak wiecie, mieliśmy zamówić jedzenie online, ale niestety do nas dosłownie nikt nie dowozi. Sprawdzaliśmy na każdej stronie i na wszystkich Uberach, Itzach, Pyszne.pl i innych rzeczach. Niestety te restauracje sprzedające kolorowe żarcie do nas nie dowożą. Albo ich nie znamy. Dokładnie. Więc i żeby coś takiego stworzyć, to stwierdziłam, że sama się tym zajmę. W ogóle mam jeszcze takie jednorożcowe kubeczki tęczowe. To są na popcorn. No wiem, ale mi się tu chyba nie przydadzą. Natomiast tak, mamy jeszcze tęczowy zegarek jako bransoletkę i skitelsy. Do tego oczywiście mamy mnóstwo żelek i pianek, więc sami teraz stworzymy coś dobrego. Wziąłam tutaj jogurt, połączyłam z dwoma barwnikami oraz z dżemem. Wyszło coś takiego. Do tego wszystkiego mamy arbuzika. Też się nam przyda. Więc ja teraz spróbuję coś tutaj wykminić. Spuszczmy je. Zobaczmy, czy przez tyle czasu, odkąd je kupiłam, się nic z nimi... O matko, dużo ich. Spokojnie, muffinka, to jest jak ze stali. Mhm. Chyba, że nie połamałaś. No, sekunda. Te są w miarę. No, powiedzmy. Coś się uratuje. Chwila, prawda? Jest ładnie. Taki róg jednorożca kolejny. O, odtaj. Jest tęczowy, serio? Myślę, że to są w różnych kolorach. Co ty robisz? Do zachodzącego słońca, patataj. To poczekaj, to pokaż mi. Nie daj, ja ci tego do czoła muszę to przyłożyć. Ale to jest słodkie. No wiem. Jedzonko moje już gotowe. Mamy tu skitelsy do posypania, posypy, wszystkie rainbow, żelki, wafle i arbuzik. Do tego woda albo kawka w kubeczku spongebobowym. O matko, ty nie wiesz, co ty źle zrobiłaś. Podobno da się przekolorować arbuza. Ale on już jest kolorowy. Ale da się podobno go przekolorować. Spróbujemy kiedyś? Słuchaj, jak napiszecie teraz w komentarzu arbuz, postaram się przekolorować środek arbuza. Okej. Weźmiemy sobie o tak. Ty robisz?
Powinnaś wypełnić tego rożka tym wszystkim. Ocena? Dziwnie. 9 na 8. Żelki z tym, no powiem ci, te rożki z lodem, co kupiliśmy dzisiaj, były chyba lepsze niż to, ale nie, chyba będzie okej. Ogólniki tak mi nie pozwolił pójść na ulicę i porysować sobie wielką. No bo nie będziesz rysować na chodniku. No przecież po to o to chodzi. Ale ile ty masz lat? Przecież się zmywa. Serio. No dobra, przepraszam, to był głupi argument przy tobie, masz rację. Wszystko się zmywa później i tak od deszczu, a wyglądają super i są kolorowe. Jeśli macie jakiś fajny pomysł, co takiego możemy z nimi zrobić, to napiszcie pomysł na kredyt. A najlepszy pomysł oczywiście zostanie serduszkowany przeze mnie. Mam jeszcze holsy, ale już szczerze chyba ich nie wcisnę, bo już tak ja najadłam. Ja jestem najedzony jeszcze. Idę teraz wziąć kąpiel i oczywiście musi być kolorowa, na tyle ile dam radę. Moi drodzy, przyszła pora na kąpiel! Z rzeczy do kąpieli mam coś takiego niebieskiego, mam tutaj dwa czerwone, więc spróbujemy jakoś się wymieszać i może powstanie tęcza. Próbuję tą tęczę jakoś z siebie zmyć. Tu wlejemy ten czerwony. Dawaj! Dobra. Konfetki dołożymy. I tuż po naszej Hello Kitty wbija gość główny, czyli dinozaur. I może tutaj. Żyjesz? Trochę wszystko wymieszamy, łącznie z nim. Niebieskie! No niestety dinozaur spanikował i dał bardzo słaby kolorek. No ale cóż, bąbelki są. Ja już jestem po kąpieli i mam nadzieję, że Wam się cały odcinek podobał. Koniecznie, jeśli obejrzeliście cały, zostawcie kciuka do góry, a w komentarzu napiszcie mydełko. Będę wiedziała. I przypnę Wam serduszko. Całuski, pa!